gospodarce, w wymiarze politycznym, to warto byłoby może nie na te rankingi zwracać uwagę, które ci pana posła Wiglera, ale na odwołanie się do roli Misesa. On był zwolennikiem takiej bardzo westerstycznej postawy, że państwo zredukować do roli nocnego stróża, natomiast my mamy wpisane w konstytucję, mamy wpisaną koncepcję społecznej gospodarki rynkowej. To nie jest jakiś punkt. Ta gospodarka może być polityka bardziej społeczna, może być bardziej gospodarcza. Natomiast ważne jest, żeby widzieć tą równowagę, że gospodarka nie jest odizolowana od relacji społecznych, od konsekwencji takich, jak jeżeli źle się dzieje w gospodarce, to konsekwencje w postaci bezrobocia są dramatyczne w wymiarze społecznym. Dlatego te obszary są jak najbardziej, powinny być w polu zainteresowania polityków. Warto pamiętać o pewnym takim obiektywnym panoramie, która się pojawiła po kryzysie. Po kryzysie myśmy zaskoczyli wszystkich, nawet sami siebie, że Polska dała sobie radę lepiej niż wiele innych krajów. I to warto pamiętać. Natomiast teraz, jeżeli mówimy o obecności... Przeszliśmy przez 20% bezrobocia, tak, już w 2006. Ale teraz właśnie jest duże ryzyko związane z tym, może pan redaktor wspomniał, to znaczy wczoraj pokazały się te wyniki wstępne 0,4 wzrostu PKB, to oznacza, że jak weźmiemy pod uwagę poprzednie kwartały, to jest dość dramatyczna linia w dół i pewnie się to tak nie zawinie powyżej zera. To jest rekomendacja. Naprawdę związane z tym, się zawinęło, że popełniono dramatyczny błąd w polityce monetarnej, dokładnie podobny jak poprzednio przy wprowadzeniu gospodarki, o czym mówił pan poseł Grzegorz Gaworowski, że polityka monetarna była zbyt mocno skręcona i zamiast obniżać stopy w 2012 roku, to Rada Polityki podwyższyła. Polska znalazła się wśród krajów o najwyższej stopie procentowej, realnej stopie procentowej i to zadziałało na wszystkie przedsiębiorstwa z równą brutalnością, bo to był bardzo kosztowny wtedy pieniądz, a więc firmy zaczęły trzymać pieniądze na rachunkach, bo lepszy profit był z lokaty niż z inwestycji, zresztą w niepewnej sytuacji, czy produkty znajdą nabywców. I dlatego, jeżeli mówimy o polityce, to powinna być nasza wspólna polityka, bo nie to nie są błędy ani parlamentu, ani rządu, tylko to jest duży błąd w polityce monetarnej instytucji, która powinna być bardziej prorozwojowa. Ale może dzięki temu mamy teraz możliwość robienia większego impulsu obniżkami. To tak jest jak przy hamowaniu. Jak przyhamujemy, to potem, żeby z powrotem nabrać rozpędu, to trzeba naprawdę dużo benzyny zupełnie bez potrzeby spalić. W Polsce jest pewnego rodzaju ambiwalencja, bo różnica poglądów na temat tego, jaki mamy stan gospodarki. Ja nawet przekonałem się o tym dzisiaj, bo przyszedłem tutaj prosto z panelu dotyczącego inwestycji zagranicznych, w którym to brali udział czynnie, a więc panelu przedstawiciele, szefowie firm inwestujących w Polsce, ale na widowni były osoby reprezentujące inne firmy. I pojawiła się taka specyfika, jaką ja widzę także w kraju, jeżdżąc po różnych miastach, i w dużych aglomeracjach, małych aglomeracjach, czy małych miasteczkach, a że polscy przedsiębiorcy oceniają stan gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości dramatycznie źle, nawet tak bym ocenił, a ci, którzy mają skalę porównawczą, ci, którzy inwestują w różnych krajach, którzy mają fabryki i zakłady pracy w różnych krajach, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na innych kontynentach, mówią, że jest fantastyczne, że to jest jeden z najlepszych krajów do robienia biznesu. Pewnie prawda leży gdzieś pośrodku, ale to trzeba mieć na uwadze, jeżeli chodzi o różne recepty, to też nawiązanie już do pytania pana redaktora na kryzys. To jest przecież chyba zwykła, bym powiedział, oczywistość. Gdy lekarz bada pacjenta i nie ma postawić diagnozę, to bada przyczynę choroby, a nie objawy. Diagnoza ma na celu ordynację leków likwidujących przyczyny choroby, a nie objawy. I dlatego my walczyliśmy z kryzysem tak zwanej pierwszej fali w 2007-2008 innymi metodami. Przypomnę, to był kryzys dużym uproszczeniem, można powiedzieć, kryzys finansów prywatnych, ja tak bym to upraszczał, a obecny kryzys to jest kryzys finansów publicznych,
państw, niektórych państw Unii Europejskiej, trzeba z tym walczyć inaczej. Tak czy owak, oczywiście mamy w dużej mierze ograniczone możliwości na bardzo skuteczną walkę, choćby dlatego, że jeden z najważniejszych filarów naszego rozwoju to jest oczywiście eksport. Jeżeli popyt za granicą w krajach szczególnie dotkniętych kryzysem, wręcz recesją, jest minimalny, no to oczywiście firmy nasze no nie mogą produkować na magazyn, a to skutkuje oczywiście spadkiem tempa wzrostu PKB, także niestety wzrostem bezrobocia, które notabene nie osiągnęły, na szczęście i mam nadzieję, że nie osiągnie poziomu prawie 18%, bodajże 17,6% z 2006-2007 roku. Który mówił o apogeum rozwoju gospodarczego kraju. Ja mam nadzieję, że to apogeum ciągle przed nami. O ile pamiętam, to największa dynamika rozwoju gospodarczego w Polsce to trwała mniej więcej w latach 94-98, no 9 już dostawała gospodarka zadyszki. No i ponownie od 2003, powiedzmy do 2009, tak? Niestety jesteśmy w fazie koniunkturalnej, nie wiem czy w okresie 7 lat chudych, ale ten wzrost gospodarczy znacząco spadł. Ja myślę, że nawet rząd powoli zmienia nastawienie w związku z tym, ponieważ ja pamiętam premiera Tuska na pierwszym kongresie gospodarczym w Katowicach, kiedy przechwalał się, że Polska nie wydała złotówki na walkę z kryzysem, że namawiano do interwencji na rynku, ale rząd się nie ugiął. Rok temu rząd uznał, że jednak coś trzeba robić i wymyślił inwestycje polskie, spółkę, która ma inwestować w infrastrukturę, która ma wspierać działania państwa w gospodarce. Co prawda jeszcze nie zaczęła działać, ale widzę tu istotny krok w zerwaniu stricte liberalną doktryną. Dzisiaj trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby gospodarkę na nowo rozruszać, żebyśmy właśnie to apogeum mogli przeżyć. Dzisiaj trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić dla przemysłu motoryzacyjnego, który stanowi 5% PKB, około 10% produkcji przemysłowej, około 17% eksportu i w związku z tym eksportem i zadyszką w Europie Zachodniej dostał, no, wpadł w turbulencję. Trzeba się zastanowić, co można zrobić, żeby jednak zrealizować ambitny program rządu, który częściowo został zaniechany w budowie infrastruktury drogowej. Co zrobić, żeby koleje w Polsce jeździły według standardów europejskich, a nie z Rwandy czy Afganistanu. Afganistan wycofuje, bo tam jest kolej, tam jest lokomotywa darowana przez Piłsudskiego, a linia kolejowa jest tylko przy granicy. Wszyscy wiemy, że Pan Bóg stworzył świat z chaosu. A kto stworzył chaos? Politycy. I myślę, że to jest najlepsza taka opisówka, że tworzenie porządku to jest dobra polityka. Robienie chaosu to jest zła polityka. Bardzo